Według ostatnich badań przeprowadzonych przez PwC, 53% prezesów zarządów spółek uważa inwestycje w sztuczną inteligencję za swój priorytet inwestycyjny. Według naszych doświadczeń duża część z tych prezesów bardziej dokonuje tego rodzaju decyzji w oparciu o trend, który się rysuje, niż naprawdę z głębokiego zrozumienia, dlaczego mieliby to zrobić. Kluczem do tego, żeby dobrze wprowadzić i wykorzystać sztuczną inteligencję, jest podstawowe założenie, że sztuczna inteligencja ma rozumieć biznes, w jakim ma działać i dla którego, na korzyść którego ma działać. Kluczowe jest też zrozumienie, które obszary sztuczna inteligencja ma poprawić i w których obszarach i dlaczego ma dać zdecydowanie lepsze rezultaty. Odniosę się może tutaj do przykładu zastosowania tego w branży e-mail marketingu. Pierwszym takim obszarem odpowiedzi na pytanie jest to, co ta sztuczna inteligencja ma tak naprawdę optymalizować, jakiego rodzaju jest to biznes. Więc mówimy tutaj o wysyłaniu maili i chęci zaangażowania osób, które otrzymują te maile do podjęcia jakiejś akcji. Jednak zaraz pojawiają się pytania, co mamy optymalizować? Czy mamy optymalizować otwarcie maili, czy mamy optymalizować kliknięcie danego maila, czy też mamy zoptymalizować konwersję, czy tak naprawdę zakup? Jeśli sobie odpowiemy na to pierwsze pytanie, chociaż odpowiedź jest nawet intuicyjnie jest dosyć prosta, oczywiście konwersję na zakup danego produktu, który chcemy reklamować, ale zaczynamy sobie zastanawiać z biznesowego punktu widzenia, czego tak naprawdę chcą klienci, na podstawie czego chcą dokonywania rozliczeń. I niestety okazuje się, że w dalszym ciągu główną walutą funkcjonującą w e-mail marketingu jest CTR, który niekoniecznie, optymalizacja CTR-u niekoniecznie wpływa korzystnie na konwersję. Kolejnym elementem jest to, że należałoby, jeśli wiemy już co chcemy optymalizować, zrozumienie tego, który element wpływa najbardziej na efektywność takiego modelu zastosowania sztucznej inteligencji. I w przypadku e-mail marketingu kluczowym elementem, który daje wartość, jest zrozumienie dogłębne zachowania indywidualnego użytkownika, który te maile będzie otrzymywał. Z jednej strony wydaje się to dosyć banalna odpowiedź, z drugiej strony, jeśli sobie wyobrazimy i znamy sytuację, że tak naprawdę agencje e-mail marketingowe posiadają bazy danych 20 kilku milionów użytkowników, to tak naprawdę musimy sobie zdawać sprawę, że musimy mieć tak zwany profil użytkownika, czyli całą historię jego zachowań, jego preferencji, utrzymywaną w każdym dowolnym momencie czasu. A to olbrzymi wpływ, bo jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć zachowania danego użytkownika w danym momencie dla danej kampanii, to te kampanie, ich efektywność w znaczący sposób spada. Głównym zadaniem tutaj dla naszego partnera było to, aby przy prowadzeniu każdej kampanii, a tych kampanii robią dziennie powiedzmy 40 czy 50, tak naprawdę dla każdej z tych kampanii oddzielnie dokonujemy tak zwanego scoringu bazy użytkowników, czyli tych 20 milionów użytkowników i patrzymy na jakie jest prawdopodobieństwo tego, że dla danej kampanii o danym profilu z tej bazy 20 paru milionów użytkowników znajdzie się grupa 50 tysięcy, którzy będą mieli największe prawdopodobieństwo tego, że otworzą i wyniknie z tego jakaś akcja. Pojawia się tutaj mnóstwo innych problemów, dlaczego to powinno być robione tak naprawdę z taką częstotliwością, bo jeśli użytkownik dostaje nagle ten sam, dostanie 20 maili albo 15 maili dziennie z różnymi kampaniami, to prawdopodobieństwo tego, że otworzy on więcej niż dwa maile, jest naprawdę znikome. W związku z tym trzeba wszystkie elementy, które mają wpływ na to, czyli poprzednie zachowania i preferencje, albo brak preferencji i brak zachowań w danym okresie czasu, wziąć pod uwagę, ale także to, co się wydarzyło z danym użytkownikiem w ciągu ostatniego dnia, ostatniego tygodnia i w jakim obszarze. W końcowym etapie należy sobie też odpowiedzieć, właściwie zlecający, czy klienci powinni sobie zadać pytanie, czy chcą prowadzić kampanie, które ze względu na częstotliwość i brak zrozumienia zachowań klientów, te kampanie będą tych użytkowników nudziły, czyli tak naprawdę będą prowadziły do tego, że ich brand będzie kojarzony z czymś nieprzyjemnym i niemiłym jako spamem, czy też chcą naprawdę korzystać z rozwiązań, które biorą te wszystkie elementy pod uwagę. Drugim, kolejnym takim elementem dla firm, które zastanawiają się w ogóle nad użyciem sztucznej inteligencji, jest to, czy chcą dokonywać rozwoju inwestycji wewnątrz swojej firmy, czy też chcą korzystać z zewnętrznych dostawców.
I wybór tutaj jest czasami dosyć oczywisty. Należy wziąć pod uwagę to, że aby rozwinąć tak naprawdę elementy sztucznej inteligencji, trzeba mieć cały zespół, który będzie w stanie zbudować tak naprawdę całe procesy uczenia, pobierania danych, uczenia, przetwarzania, budowania modeli, oddzielne zespoły do tego analityków, nie analityków, tylko data scientistów, którzy będą budowali dane modele, potem jak te modele są zbudowane, będą je uczyli i utrzymywali i poprawiali, czy też chcą znaleźć partnera, który będzie w stanie im w tym pomóc i zwiększyć w znaczący sposób efektywność ich działania.